zielonka. Tadeusz, ale ty nie wchodź tak głęboko tam. Tylko przy brzegu. Wyłaź mi z tego jeziora, słyszysz? Nie, ja cię nie będę stamtąd ratować, bo ja nie umiem pływać. Boże, kto co? Spokoju na majówce nie można być. No cześć, Krysieńko. Dawno bardzo nie rozmawiałyśmy. Super, że dzwonisz. Słyszysz, ptaszki? No tak, bo ty, słuchaj, natura. My jesteśmy w górach i Tadeusz z wody! Raz! Wiesz, wołam do niego, bo on bardzo mi ostatnio pomaga w różnych obowiązkach domowych i ziemniaki robi, więc każę mu po prostu wyjąć, żeby się nie rozgotowały. Wiesz co, potem oddzwonię, Krysieńko, dobrze? Tadeusz, proszę, natychmiast wyjść z tego jeziora! Tadeusz, ale co, że przesadzam? Ty może siebie nie widziałeś? To twoje pływanie to jak wołanie o pomoc wyglądało.